Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy mazurek chałupowy, bardzo smaczny i łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego mazurka. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy robota przekładamy masło, dodajemy cukier puder, jedno jajko i chwilkę ucieramy. Do tego wsypujemy mąkę i dalej ucieramy. Do ciasta dodajemy również łyżkę gęstej, kwaśnej śmietany. Ciasto na mazurek mamy gotowe. Ono jest bardzo plastyczne. Ciasto należy cienko rozwałkować, tworząc kształt mazurka. Musimy je podsypywać mąką, jest bardzo delikatne ciasto. I tutaj taka wytyczna, duży talerz i rodełkiem wycinamy. Zrobimy jeszcze ozdobne brzegi. I tutaj tworzymy spiralkę lub robimy jakieś dowolne ozdoby. O proszę. Z pozostałego ciasta można zrobić ozdoby. Piekarnik już sobie nagrzewamy. Tak więc nasze ciasto nakłuwamy widelcem, aby para swobodnie mogła spod spodu uciec. I pieczemy je 25 minut w temperaturze 180 stopni. Góra, dół lub termoobieg. Gdyby przy termoobiegu zaczęło się Państwu ciasto przypiekać, temperaturę należy zmniejszyć. Chałupę przekładamy do garnka. U mnie jest smak waniliowy. Dodaję do niej masło i śmietanę. Rozdrabniam widelcem. Następnie masę zagotuję. Kiedy masa zacznie się gotować, należy ją zakręcić i jeszcze mieszać do momentu, aż ta chałupa dobrze się rozpuści. Masę musimy lekko przestawić. Mazurek bardzo szybko się piecze, tak więc uważajcie, u mnie 23 minuty, nie dłużej, już zaczął się przypiekać, temperatura 180 stopni i ja miałam ustawioną funkcję termoobieg. Mazurek już ostygł, ale dalej jest ciepły i na taki mazurek wylewamy masę. Masa też zaczęła tężeć, tak więc wszystko razem ostygnie i masa stężeje. Dekorujemy według własnego uznania, tak więc dokładamy te nasze króliczki. Z małych bezików zrobimy jeszcze baźnię. No i nasz wspaniały mazurek gotowy. Proszę zobaczcie, jak pięknie wygląda. Bardzo szybko się przygotowuje i jest naprawdę smaczny. Teraz poczekam, aż całkowicie ostygnie i ta masa zastygnie. Mazurki to pyszne ciasta. Już go przekroimy. Tak wygląda. Wspaniale. Jeszcze spróbujemy. Mazurek chałupowy jest przepyszny, rewelacyjny. Tutaj masa musi się dobrze zastygnąć. Ja szybciej wyciągnąłam z lodówki, aby spróbować, aby Państwo zobaczyli, jak on wygląda. Ciasto kruche jest przepyszne, bo ono jest na maśle, naprawdę rewelacyjne. Polecam przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.